Wielkie świętowanie w gminie Goleszów. Święto plonów, czyli tradycyjne dożynki, przyciągnęły do miejscowości wielu gości. Przedstawiciele wszystkich sołectw, rolnicy, mimo kiepskich warunków pogodowych, wzięli udział w pięknym korowodzie dożynkowym. Jednak z czasem pogoda poprawiła się i można było wziąć udział w tradycyjnym obrzędzie dożynkowym, przygotowanym przez zespół pieśni i tańca Goleszów, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie. Gazdoszkowie mili, przyszli my tu z wieńcem. Cześć oddajmy gospodarzom, cześć oddajmy. Po błogosławieństwie chleba przez księdza Piotra Szczwiertnię i księdza Zbigniewa Zachorka przyszedł czas na tradycyjne przemówienie dożynkowe wójta gminy Goleszów Sylwii Cieślar. Gazdami tegorocznych dożynek zostali Agata i Zbigniew Staniczek, którzy posiadają 30-hektarowe gospodarstwo. Stało się to dokładnie 50 lat po tym, jak gospodarzami dożynkowymi byli dziadkowie pana Zbigniewa. Mieszkamy w Goleszowie, prowadzimy gospodarstwo od 12 lat. Na razie czujemy się bardzo dobrze. Dziękujemy przede wszystkim mieszkańcom, że przyszli na korowód. Chociaż pogoda nie dopisała, oni jak zwykle dali radę i dziękujemy im za to. Prowadzimy hodowlę bydła mlecznego i z tego się utrzymujemy. No, my od 12 lat, a nasi męża, rodzice wcześniej, a jeszcze wcześniej dziadkowie, czyli z pokolenia na pokolenie. Ciężko jest? Jak to przy hodowli bydła mlecznego, codziennie święto czy nie święto, trzeba wstawać i... Ale kochamy to robić i będziemy dalej. Czego życzyć rolnikom? Wytrwałości. I zdrowia przede wszystkim. Tak. Zabawa w ramach Dni Gminy Goleszów i tradycyjnych dożynek trwa cały weekend. Powiedział, wy dajcie, przystąpili do niego uczniowie i rzekli...